Witajcie w drugim odcinku z serii Alex i Kajder gra w Knaka. Pierwszy odcinek, jak mówiłem, to jest pierwsza część Knaka, bo ogólnie nagrywamy to trochę później, bo nagraliśmy całą grę już Knaka 2, którą widzicie na kanale. Więc co, kontynuujemy dalszą część fabuły. A co widzowie mają nie zapomnieć pod filmem? Łapki w górę, jest ze słonecznikiem i suba. Dobrze, i komentarz. I komentarz. Czytywanie. Jest akurat. Dobra. Tutaj akurat skończyliśmy. Tunele wykopano setki lat temu po poszukiwaniu relikwii. Pierwszy odcinek, więc też tutaj zaczniemy. Znaleziono ich wówczas krocie, lecz teraz zapachy nie ma się wyczerpać. No właśnie, mamy jeszcze konkretną dietę, tak? No tak. To pani działała, tak? Tak, tamta część. Mieliśmy Knaka jedynkę, chcieliśmy nagrać, ale nie cała chodzi, więc musieliśmy to zrobić jakby jeszcze raz. Więc kupiliśmy nową, tak? Mhm. Tak jak mówiłem, po tym odcinku chcieliśmy nagrać pierwszą część, a później drugą, ale się okazało, że nie mogliśmy. Musieliśmy zaczekać na aż do krótkiej kupimy jeszcze raz. Ale byliśmy sklepie szepy. Że jest i nie kupiliśmy, więc idziemy dalej. Ja mam całą małą HP. Ja nie darów i sagrany nie kupiłem. Tata i mama. Ale tylko byliśmy Knaka jedynkę. No bo chciałeś, tak? Nie, to ty chyba chciałeś. Nie, żeby działała, tak? A tam ta gra nie działała, no. Ta. Ty chciałeś, tak? My chcieliśmy. Tak, no właśnie, żeby chciałoby. Bo ja chciałam nagrywać wszystkie odcinki. Muszę trochę uważać, bo przede mną widziałem cały czas. Atakuj! Atakuję cię też. Atakuj! Ty idź tam, a idę tutaj, dobra? Skok. I tutaj! Dobrze, przynajmniej ty porosniesz. Tak, właśnie. Bo jestem robotyczny. No bo jestem robotyczny. Tak. Dobra, ja robię zawsze uniki. Ale chyba nie zawsze. Co? Ja atakuję. Okej. Z jakiegoś powodu relikty są zawsze w takich budynkach, jeśli można to tak nazwać. Nie ma w nich żadnych drzwi. Mieszkańcami tej budowli nie byli ludzie. Dobra, biorę tam te relikty. Co tutaj mamy? O, skrzynka. Chodźmy. Ry, tak? Mhm. Jest taka literka. Szybko! Spokojnie. No to... To czołgi goblinów. Jakoś je wyprzedziliśmy. Bardzo... Chyba za dosyć. Droga jest za stara na takie obciążenie. Zaraz to się rozpadnie. Nie.
Tak. Ale na krzyję. Atakujmy. Nie na zawsze. Uważaj! Atakuj ich. Żebyś tu się urył troszkę. No siema. Co się robiło? Już się robię większy. Tak już się robisz większy. Wiesz? Wiem. Dobra, bardzo większy. Chyba. A tak. Lolo. Zajmę wszystko na stratę. Dobra. Tu dwa nie sądzę. Ty też już się robisz większy. Dlaczego? Bo ty ich atakujesz dzięki temu. Ja ci daję ich atakować. Więc się robię większy, tak? Tak. Chodź. Robi się większy. Ja se wezmę. Tak, żeby mieć krocusz. A my możemy. Oto i sterownia. Szkoda, że w generatorze nie ma już reliktów. Chwilka, doktorze. Zapalę tu światło. No tak byśmy chyba musieli się zglądać. Co tu nakropi? Chodźmy. Napaliśmy światło, chodźmy. Czekaj, jeszcze tutaj zobaczmy, co tutaj jest. Co tutaj są drzwi. A czego ty dostropiłeś? Czego ty dostropiłeś? Chodźmy. A czego ty to zrobiłeś, Alex? To czego tak zrobiłem? Tak. Żebyśmy mieli przejście. Atakuj! Przepraszam. Może są tak kwadratem atakowane. Dobra. Mogę się teleportować. No. Teraz to rozumiem. A wiesz, też cię znalazłem w jaskini, takiej jak ta. Widzisz ten piedestał? Znajdujesz taką jaskinię i jak nic jest w niej cokół. Zupełnie pusty. Ale raz, to było te 20 lat temu, znalazłem całkiem inną. Jaskinie kiedyś ponoć tętniły życiem. A w środku było mnóstwo reliktów. Ale nikt od pokoleń tego nie wiedział. Nigdy. Oprócz mnie. Na piedestale
była lśniąca sfera. Wokół wirowały światła, złote, niebieskie, czerwone. Uniosłem dłonie, naprawdę nie wiem dlaczego, a sfera wleciała w nie. Minęło wiele lat, nim odkryłem jej sekret, a później zwiększyłem moc stukrotnie. W końcu ułożyłem odpowiedź. I tam powstałeś ty. Hej, rozejrzyjmy się tu, co? Dobra, chodźmy. Czyli to jasne, że ten doktor słyszał knaka z tego, tak? Tak. Z reliktu spożył knaka. Spadł. O! Pozwolę ci z nimi walczyć. Jeszcze uryć. Ale nie spadaj cały czas. Ponieważ rosnę? Cofnij się. O matko. Idziemy dalej. Zabili tak od razu. A to się. Okej. A teraz co się stało? Chodźmy. Przepraszam. Nie! Nie! To są moje grobki tych groblinów. To taki, ja ich atakuję. Pomogę się powiększyć. Wiem, to nam się ich zostawić. To taki. Wow, jeszcze to zwiększy. Większy od ciebie, tak? Nie, prawie się podobno. Ej, atakuję, dobra? No dobrze. Jeszcze jednego atakuję. Jeszcze jednego tylko. Ja atakuję, nie! Przecież wiem! Ty nie musisz mi cały czas mówić. Ja wiem, że już na bliźnie atakowałem. Ja ci zapytam. Uważaj na to. Takie skały są bardzo śliskie. Mogę się spliskać? Chujopa. Dobra, spadł.
nie pij, dobra? No dobrze. Wow. Uważaj. No, pas! Gliskie. Gliskie. Blokada. Trzeba wrócić tą samą drogą. Nie do końca. Przepraszam, pomyliliście się chyba. Atakuj go. Dobra. Zapraszam. Chyba on nam pomógł, tak? Tak, ale? Miał pomóc, ale... Też mi tu nie gra. Masz jako? Miał mam pomóc, co nie? Tak. A ma zaatakuje. Albo on nas startował, tak? Albo on nas startował ten pan, tak? Chyba tak, muszę nas trochę okłamać. Nie wiem. No czyli on idzie do nas. Dlaczego on do nas idzie? Halo. O. Usłyszałem hałasy. Wszystko w porządku? Te roboty nas atakowały. Naprawdę? Musiały was wziąć za gobliny. Przykro mi, sprawdzę ich oprogramowanie. Nie martw się, Wiktorze. Po drodze zebrałem parę reliktów. Więc nie powiem, żebym czuł się bardzo zraniony. Czuję z tej strony silny przeciąg. Sprawdźmy to. Więc chodźmy tam. Dlaczego? Dlaczego? Rozwalaj te roboty. On nas nie startował, tak? Błąbko, panie, lepiej. Ale? Chyba... Można tam spotkać wiele groźnych historii. Tak, on miał już złe pamięci, tak? Tak, ale? Nie, on... Nie wiem już. Pan bo pan. Na początku tworzyłem roboty górnicze. Wykonanie jest proste, gdy ma się odpowiednią siłę rażenia. Jezu! Potem zająłem się produkcją robotów ochronnych. Koncepcja jest ta sama. Po prostu montuje się inne dodatki. Tylko tutaj zostawimy, dobra? A tak. A. Spocznij. Należy się atakować. Atakujemy? Dobra. Okej, chodź, bo to już tutaj nie jest. Chodźmy więc obrotem. Roboty! Roboty są! Już nie ma. Thank you.
wąż. Śmiesznie to wygląda. Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Znaleźliśmy wioskę goblinów. To jej szukaliśmy. Udaj się 10 km na północ i wypatruj nas. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Bez odbioru. I co już? Przecież nie wie, jak przejść kopalnię. Jak go znam, to dotrze pierwszy. Nawet jeśli będzie musiał pokonać 5 szczytów. Zaraz będę na gotów. Wezwałem już resztę robotów. Widzimy się przy wiosce. Pomoże. Patrzymy dalej. Zatem. Kolej coś jest. Kopliny. No to te kopliny, tak? No, przynajmniej będziesz trochę większy. Tak. No nie bało się tak. Czy mógłbyś naprawić tę windę? Już. Naprawiam. O, jesteś mały, jak i ja, tak? Trochę mniejszy chyba. Wioska goblinów jest po drugiej stronie jeziora na tamtym klifie. Prawie jesteśmy. Dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. No i na razie, pamiętajcie. Łapki w górę i suba słoneczkiem. Suba słoneczkiem, łapki w górę, powtórzę jeszcze raz. I komentarz. Pa, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku.